już od najbliższej niedzieli będziemy wołać, zresztą jak cały Kościół, przyjdź Panie Jezu. To wołanie adwentowe może wzbudzać różne emocje. Pewnie dla jednych osób, jedne osoby bardziej pragną już, żeby rzeczywiście Jezus przyszedł ponownie, wypełnił koniec czasów. Może jeszcze inni woleliby, żeby odwlekał tę swoją decyzję z różnych powodów. Natomiast prawda jest taka, że my, chrześcijanie, powinniśmy być gotowi na każdy moment, kiedy On przyjdzie. I Jezus pokazuje nam też niepokojące znaki, jakie będą zapowiadać Jego przyjście. Ale mówi też jednocześnie o swoich uczniów i do swoich naśladowców, aby byli pełni ducha, aby podnieśli głowy, spojrzeli w niebo, nabrali ducha, nie smucili się. W czasach trudnych, które, no myślę, że teraz też moglibyśmy nazwać te czasy trudne, niepewne, których jest brak stabilności, ważne jest, żebyśmy my, chrześcijanie, nabierali ducha, żebyśmy podnosili głowy, patrzyli naszego Zbawiciela, żeby dodawać otuchy innym, żeby dodawać otuchy tym, którzy mają spuszczone głowy, którym brakuje tego ducha, którzy może tracą wiarę. My mamy być dla nich świadectwem, że przy Jezusie możemy czuć się bezpiecznie.